Wtorek, 23 września, Anna Tomczyk, witam w programie Aktualności. Pod numerem 17 86 13 317 czeka nasz dyżurny reporter. A my zaczynamy program, na początek informacje dnia. Pracownicy fabryki wagonów w Gniewczynie walczą o zaległe pensje. Z czego mamy żyć? Zapłacili nam zaliczkowo po 1000 zł. Co to jest po 1000 zł? Koniec utrudnień i zupełnie nowa jakość podróży na trasie Komańcza-Zagórz. Kto był i widział to, co było dawniej, a co jest teraz, zmiany są niesamowite. Dom Wolności, inicjatywa Kancelarii Prezydenta w Ustrzykach Dolnych. Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie przeszły do historii jako symbol zaangażowania polskiej wsi w wolnościowe przemiany. W aktualnościach także festiwal Źródła Pamięci i najlepsi polscy pirotechnicy w akcji. 600-osobowa załoga fabryki wagonów w Gniewczynie nie podjęła dziś pracy. Chce wypłaty zaległych pensji niepłaconych od czerwca. Pracownicy mówią, że nie mają z czego żyć, a obietnicami bez pokrycia się nie da. Z czego wynikają kłopoty finansowe? Choć są zamówienia, fabryka w Gniewczynie nie ma pieniędzy na materiały do produkcji i wynagrodzenia. Długi więc rosną, a do sądu trafił wniosek o upadłość. Dziś cierpliwość pracowników zakładu w Gniewczynie definitywnie się skończyła po tym, jak dowiedzieli się, że najbliższe pieniądze dostaną 10, a być może nawet 25 października, mimo że pensji nie dostają od czerwca. Przestali pracować i jak przekonują, będą protestować aż do skutku. Pracownicy długo i cierpliwie czekali na to, że nowy zarząd firmy coś zmieni i że w końcu dostaną zaległe pensje. Ale od czerwca na ich konta wpłynęło tylko po 1000 zł, choć zakład cały czas ma nowe zamówienia. Nie mają płaconych składek ZUS, zniknęły pieniądze z kasy zapomogowej i funduszu socjalnego. A co najgorsze, nie mają już, jak mówią, żadnych nadziei, że będzie lepiej. Zarząd zmienia swoje decyzje sukcesywnie co każde rozmowy. W tamtym tygodniu do późnych godzin nocnych, pomimo wyłączonego prądu, prowadziliśmy negocjacje z zakładem. Następne negocjacje były na dzień następny, czwartek, nie przyniosły żadnego skutku. Podpisaliśmy protokół rozbieżności. Mamy jakieś tutaj produkty na zakładzie wagony, które możemy sprzedać i coś zyskać, jakieś środki finansowe, ale w ogóle nie mamy zapewnienia, że to będzie na wypłatę wynagrodzeń. To ma być na bieżącą działalność. O wypłatach dla pracowników się niestety zapomina, są pominięte. Czujecie się oszukani? Tak, czujemy, niestety, ale czujemy się. Brak porozumienia to jedna z przyczyn przerwania pracy, ale w podjęciu decyzji pomogły też kolejne skutki zadłużenia firmy i kolejnych komorniczych egzekucji, odcięcie prądu i to na kilka dni. Zdaniem pracowników to znaczy, że sytuacja jest krytyczna, a szanse na wypłatę pensji prawie żadne. Za czerwiec niewykontowane pieniądze, za lipiec niewykontowane, za sierpień niewykontowane, jest już wrzesień. Z czego mamy żyć? Zapłacili nam zaliczkowo po 1000 zł. Co to jest po 1000 zł? To jest nic. Dzieci do szkoły, dzieci na studiach. Jest u nas, on liczy, że jest 550 osób, ja mówiłem, że 600. Policzyć razy 3, to jest prawie 2000 ludzi bez środków do życia. Pracownicy zakładu w Gniewczynie nie wierzą już w kolejne obietnice i nie chcą dłużej czekać. Komornikowie do domu zaglądać ludzie, bo nie mają z czego żyć. I to najbardziej się boli, że przyjdzie komornik, zlicytuje do mnie, który mówi z tego, co tylko ma. I z czego mamy żyć? Dziś wspólnie podjęli decyzję, że nie idą już na żaden kompromis, a zarząd proponuje 1000 zł w październiku, a resztę w listopadzie. Nie zgadzamy się. Załoga w tej chwili, tak jak tutaj wszyscy stoją, nie zgadzają się, nie mają jakiejkolwiek pewności, że te pieniążki do nich trafią. Kolejne już rozmowy znowu zakończyły się patem. Załoga w tej chwili jest zdeterminowana. Jeżeli chodzi o poziom zaangażowania w pracę, on jest zerowy. Dopóki nie będą przekazane jakiekolwiek informacje o zobowiązaniu ze strony pracodawcy, praca nie zostanie podjęta. Taka jest wola załogi. Co na to prezes spółki, nie wiadomo, bo po raz kolejny nie udało nam się z nim porozmawiać. Będę pytać, jak tylko się tu skończy spotkanie, także proszę za jakiś czas przedzwonić. To jest, nie będzie możliwe spotkanie, ale prezes prosi o jakieś pytania, ewentualnie na maila. Załoga na wyjaśnienia już nie czeka. Blokujemy zakład, blokujemy produkty, które na zakładzie mamy w celu, żeby nie wyjechały i nie wiadomo, żeby pieniądze nie trafiły na jakieś dziwne konta słowackie. Tak? Tak! Zdecydowanie tak. Grzesiek! Grzesiek!
Jak sprawdziliśmy, pracodawcy z Podkarpacia nieterminowo wypłacają pensje swoim pracownikom, obniżają ich wysokość, zdarza się, że zaniżają wynagrodzenie za urlop i chorobowe. Na długiej liście przewinień jest jeszcze brak dodatków za godziny nadliczbowe. Takie są wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a spójrzmy na szczegóły. Państwowa Inspekcja Pracy od stycznia do czerwca przeprowadziła ponad 3000 kontroli. Stwierdziła, że nieprawidłowości dotyczą aż 5800 pracowników z Podkarpacia, którzy dostawali wynagrodzenia po terminie albo zaniżone. Pracodawcy bezprawnie potrącali im pensje, nie wypłacali pracownikom odpraw czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. W sumie są zadłużeni u swoich pracowników na kwotę prawie 8 milionów złotych. Mimo unijnych zakazów i ograniczeń, rzeszowski Zelmer nie narzeka na brak zamówień. Od początku września na rynek wspólnoty nie można produkować i wysyłać odkurzaczy o mocy powyżej 1600 W. Zelmer, krajowy potentat w produkcji drobnego sprzętu AGD, szuka innych rozwiązań. Firma od roku wchodzi w skład koncernu Bosch und Siemens. Według urzędników z Brukseli odkurzacz o mniejszej mocy to mniejszy hałas i mniejsze zużycie energii, a więcej oszczędności w portfelu nabywcy. Dlatego od początku września zgodnie z nową dyrektywą Unii Europejskiej nie można produkować i sprzedawać na rynku wspólnoty odkurzaczy z mocą powyżej 1600 W. Ja bym nie nazwał tych zmian rewolucyjnymi. Dostosowujemy się do wymagań, nowych wymagań Unii Europejskiej. I można powiedzieć, no będziemy mieli po prostu trochę inne konstrukcyjnie odkurzacze, no, które te normy będą spełniały. Unia, tak jak kiedyś żarówki, teraz promuje energooszczędne odkurzacze, a rzeszowski Zelmer, krajowy potentat w tej branży, zapewnia, że niższa moc wcale nie musi oznaczać gorszej pracy urządzenia. Bo to trochę jak z samochodami. Kiedyś duża moc zależała od dużej pojemności silnika, co wiązało się z wysokim spalaniem. Dziś, tak w przypadku samochodów, jak i odkurzaczy, liczą się inne parametry. To one mają przekonywać klienta do zakupu odkurzacza, dlatego mają być obowiązkowo umieszczane na nowych etykietach, jednakowych bez względu na markę sprzętu. Roczne zużycie energii, głośność odkurzacza, skuteczność zbierania kurzu z twardej podłogi, z dywanu oraz reemisję kurzu. To są podstawowe parametry, które definiują dany typ odkurzacza. Stare typy, czyli o mocy powyżej 1600 W, będą sprzedawane tyle, że na eksport poza Unię Europejską, na przykład do Europy Wschodniej. Załoga fabryki nie musi się więc w związku z nową dyrektywą Unii obawiać o pracę. Zupełnie nie wiąże tych dwóch tematów, także dalej produkujemy. Co więcej, współpraca z koncernem BSH, który jesteśmy obecnie partnerem, pozwala na dalszy rozwój też na innych rynkach zagranicznych, nie tylko Europy Wschodniej. Zelmer, który od roku wchodzi w skład koncernu Bosch, zatrudnia w fabryce w podrzeszowskiej Rogoźnicy 1100 pracowników. Nie ma porozumienia w przemyskim szpitalu. Dzisiejsze rozmowy dyrekcji ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek zakończyły się patem, a to oznacza, że głodówka pielęgniarek trwa. Jutro rozmowy mają być kontynuowane z zarządem województwa. Sytuacja w służbie zdrowia i negocjacje kontraktu terytorialnego będą tematami naszej rozmowy dnia z marszałkiem województwa Władysławem Ortylem. Do jej oglądania zaprasza dziś Ilona Małek o godzinie 19:00. Dobra informacja dla kierowców, którzy od 2 lat przemierzali drogę z Zagórza do Komańczy. Wreszcie można nią normalnie przejechać. 27-kilometrowy odcinek jest naprawiony. Remont miał trwać rok, ale trwał 2. Mieszkańcy Zagórza oceniają, że przebudowa drogi poprawiła nie tylko jakość ich życia, ale i wizerunek miejscowości. Kto był i widział to, co było dawniej, a co jest teraz, zmiany są niesamowite. No zupełnie inny wygląd, inaczej się zupełnie żyje tutaj, prawda? Bo to, co było dawniej, to naprawdę to było coś niesamowitego. Miejscowi kierowcy mówią, że droga z Zagórza do Komańczy była w tak złym stanie, że niszczyła zawieszenia samochodów w ciągu kilku miesięcy. Teraz nie ma już takiego ryzyka. Jest bardzo dobrze, jest 100% lepiej jak było, no bo to widać, nie? Te chodniki, w ogóle ruch inaczej na tej drodze jest, a nie tak jak przedtem, dziura na dziurze, dołek na dołku. Całe szczęście, że doczekaliśmy się, że już jest wyremontowana i dobrze oznakowana. W sumie pasy są co najważniejsze przy dzisiejszych mgłach, także jest bardzo pozytywnie zrobiona. Zmianę dostrzegają turyści. Tych spotkaliśmy w ruinach zagórskiego klasztoru. Przyjechali z Wielkopolski, byli tu 6 lat temu. Oceniają, że każda taka inwestycja zachęca do odwiedzenia Bieszczadów. Słyszałam opinię, że Bieszczady daj spokój, nie jedź, bo tam nie dojedziesz.
To teraz to nie jest prawda, bo drogi są lepsze niż w niejednej części, w niejednym regionie Polski. Jadąc przebudowaną drogą kilka kilometrów dalej na południe, przy zabytkowej cerkwi w Szczawnem spotkaliśmy turystów z Warszawy, którzy z kolei pamiętają utrudnienia związane z przebudową. Staliśmy w kolejkach do przejazdu odcinków naprawianych czasem i pół godziny albo więcej, więc cieszymy się w tej chwili bardzo, że już można spokojnie przejechać, pojechać tam, gdzie się chce. W ciągu 27 km drogi poprawiono nie tylko jej nawierzchnię, wyremontowano też 10 mostów, znacznie zwiększając ich nośność. Wzdłuż drogi w terenie zabudowanym powstało 13 km chodnika dla pieszych. Inwestycja cieszy Słowaków, którzy jeżdżą przez granicę w Radoszycach-Palocie i dalej w kierunku Sanoka i Soliny. Ten skrót jest dobry, bo nie trzeba nadrabiać drogi objazdem. Ja tam byłem przed 3 i 4 laty i nie dało się przejechać, tak rozbita była ta droga. Przebudowa kosztowała 121 milionów złotych. Połowę tej kwoty wyłożył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 50 milionów budżet państwa, a resztę samorząd województwa podkarpackiego. W Ustrzykach Dolnych posadzono dziś Dom Wolności. Ma upamiętniać zawarcie porozumień ustrzycko-rzeszowskich w 1981 roku i strajki chłopskie. W uroczystościach wzięli udział sygnatariusze porozumień, samorządowcy i przedstawiciel Kancelarii Prezydenta. Tegoroczne sadzenie dębów wolności w różnych miejscach Polski to inicjatywa Kancelarii Prezydenta RP oraz Lasów Państwowych. W 25 miejscach wpierw wymyślono, żeby posadzić dęby, które będą symbolizować po latach fakt odzyskania przez Polskę niepodległości w 1989 roku, tej wolności. To miało też przywrócić pamięć o dębach wolności sadzonych przed wojną po odzyskaniu tej niepodległości. Dąb, który posadzono w centralnym miejscu Ustrzyk Dolnych, ma upamiętniać ważne wydarzenie sprzed 33 lat, które znacznie przybliżyło demokratyczne przemiany w kraju. Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie przeszły do historii jako symbol zaangażowania polskiej wsi w wolnościowe przemiany. Dzięki odwadze i determinacji protestujących rolników spełnione zostały ich postulaty i życzenia. Zdaniem Mariusza Młotkiewicza to porozumienie jest stawiane dziś w jednym rzędzie obok porozumień społecznych zawartych w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu. O wadze i skutkach tego porozumienia mówił też jeden z sygnatariuszy dokumentu, Władysław Żabiński. Wielu ludzi do dnia dzisiejszego nie wie jednej rzeczy, że jeżeli by nie porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie, bo tak się nazywają, to najprawdopodobniej do dzisiaj by byliśmy, już nie byłoby prywatnej ziemi w rękach prywatnych, w rękach chłopów. W uroczystościach mimo ulewnego deszczu licznie uczestniczyli mieszkańcy Ustrzyk Dolnych. Pana ministra Dariusza Młotkiewicza. Na murze pamięci starego cmentarza w Rzeszowie odsłonięto dziś tablicę poświęconą pamięci profesora Jana Pęckowskiego. W tym roku mija 140. rocznica urodzin zasłużonego dla Rzeszowa historyka i 110. rocznica powstania drugiego liceum ogólnokształcącego, w którym profesor uczył do odzyskania przez Polskę niepodległości. Profesor Jan Pęckowski w latach 1904-1918 był nauczycielem cesarsko-królewskiego II Gimnazjum w Rzeszowie, obecnego II LO. Zasłużył się także jako autor m.in. dziejów miasta Rzeszowa do końca XVIII wieku. Tablica poświęcona profesorowi autorstwa rzeźbiarza Krzysztofa Brzuzana zawisła na murze pamięci cmentarza przy ulicy Targowej. Od 3 dni w Rzeszowie trwa Święto Polskiego Teatru. W programie festiwalu Źródła Pamięci znalazły się m.in. premierowe spektakle, wystawy i dyskusje. Wszystko związane ze sztuką Szajny, Kantora i Grotowskiego, trzech reformatorów światowego teatru, którzy wywodzili się z Podkarpacia. Festiwal potrwa w Rzeszowie do jutra. Wystawa prezentowana w Rzeszowskim Teatrze Maska to prezentacja dzieł Romana Siwulaka, wieloletniego przyjaciela i współpracownika Tadeusza Kantora. Stała się okazją do rozmów na temat sztuki i wspomnień o trzech wielkich reformatorach polskiego teatru, którzy wywodzili się z Podkarpacia. Stąd też organizatorzy z dumą przyznają, że festiwal Źródła Pamięci przez kilka dni w roku czyni z Rzeszowa stolicę polskiego teatru. Spotykają się ci, którzy znali wielkich twórców teatru, ci, którzy z nimi współpracowali, ale także teoretycy teatru, którzy zajmują się tą sztuką od zupełnie innej strony. Oni ze sobą polemizują, oni ze sobą dyskutują. Mamy niepowtarzalną tak naprawdę okazję spotkać się z żywymi legendami teatru.
Gościem specjalnym tegorocznych źródeł pamięci było Studium Teatralne z Warszawy, które zaprezentowało spektakl Król Kier na wylocie na podstawie książki Hanny Kral. Spektakl opowiada historię młodej Żydówki, która w czasie II wojny światowej po ucieczce z getta udaje Polkę i Niemkę, by w ten sposób odnaleźć swojego męża. Reżyser spektaklu nie krył, że sztuka w znacznym stopniu inspirowana była twórczością Jerzego Grotowskiego. Prawie do ostatnich lat życia Jerzego Grotowskiego byłem jego asystentem, więc akurat z tej trójki, którą pan wymienił, jest mi jakby bardzo dobrze znany. A pozostała dwójka, Kantor i Szajna, no to jakby tu powiedzieć, najlepszy czas razem ta trójka polskiego teatru. Józef Szajna urodził się w Rzeszowie. W tym mieście także symbolicznie pożegnał się z widzami, przygotowując swój ostatni spektakl z udziałem aktorów Rzeszowskiego Teatru. Także Jerzy Grotowski urodził się w Rzeszowie, jednak artystyczne zainteresowania skierowały go do Opola, gdzie stworzył legendarny już teatr 13 rzędów. Tadeusz Kantor przyszedł na świat w Wielopolu Skrzyńskim. Do rodzinnej miejscowości wrócił po latach ze spektaklem Wielopole, Wielopole. Są tacy, którzy już myślą o Bożym Narodzeniu. Właściwie to myślą o nim nawet cały rok. Ogrodnicy z Dębowca na te święta przygotowali aż 80 tysięcy gwiazd betlejemskich. Kwiaty w różnych kolorach i rozmiarach sami rozmnażają i wysadzają do doniczek. Ich praca zaczyna się w styczniu, kończy w grudniu. Żeby zakwitły idealnie przed Bożym Narodzeniem, ogrodnicy muszą włożyć wiele zegarmistrzowskiej pracy. Potem kwiaty ciężarówkami wyjeżdżają w Polskę. Od stycznia już mamy rośliny mateczne, z których ścinamy sadzonki. Później te sadzonki ukorzeniamy, potem je wysadzamy, doprowadzamy do wzrostu, do różnych faz wzrostu. Produkujemy duże drzewka, duże rośliny wiszące w amplach. W grudniu z tego gospodarstwa wyjedzie do sklepów około 80 tysięcy gwiazd betlejemskich, różnej wielkości, maleńkich i dużych. Praca nad ich rozmiarami to już sekret ogrodników, tak samo jak błyszczące liście, kolory płatków, dobre znoszenie transportu czy zdrowie rośliny. Nad tym wszystkim pani Dorota Dąbrowska czuła w specjalnym własnym laboratorium. Wszystkie sadzonki są tutaj weryfikowane, sprawdzane, kontrolowana jest jakość. Zależy nam głównie na tym, aby jakość tych roślin była, przede wszystkim rośliny, żeby były zdrowe i spełniały wymogi naszych przyszłych klientów. A poza gwiazdami betlejemskimi, gospodarstwo w Dębowcu dostarcza do sklepów w całej Polsce wiele paproci, begonii i własne odmiany gloksinii, opatentowane, wyhodowane właśnie tu, w południowym zakątku Podkarpacia. Na koniec najlepsi podkarpaccy pirotechnicy w akcji. W Zaczerniu pod Rzeszowem policjanci dostali nagrody w organizowanej po raz pierwszy na Podkarpaciu takiej rywalizacji. Najlepszy był młodszy aspirant Wojciech Jabłoński z Komendy Powiatowej Stalowej Woli, a w czasie rozdania nagród popis dali też antyterroryści. Praca jest na pewno ciekawa i niepowtarzalna, prawda, bo żadne zgłoszenie nie jest takie samo jak poprzednie. Praca musi być dynamiczna, musimy szybko przemieścić się na miejsce, zlokalizować ewentualnie zagrożenie. Praktycznie na co dzień mamy do czynienia z różnymi pozostałościami z okresu obu wojen światowych. Są to najczęściej jednak pociski, amunicja artyleryjska uzbrojona, także mamy pełną świadomość, że znajdują się tam materiały niebezpieczne. Trzeba się szkolić na bieżąco, bo to naprawdę praca bardzo ciężka i odpowiedzialna, bo tu chodzi o zagrożenie życia i zdrowia przede wszystkim obywateli. Żeby rutyna nas pracy po prostu nie zniszczyła. Trzeba podchodzić do każdego zadania indywidualnie, z podejściem konkretnym. To są zazwyczaj policjanci, którzy na co dzień wykonują inne zadania służbowe, tak? Ten konkurs przede wszystkim ma charakter dydaktyczny. Dzięki temu ten stres związany z wykonywaniem zadań konkursowych jest zbliżony z takim faktycznym działaniem. Zresztą zadania, które są wymyślane przez policjantów, bardzo oddają tą rzeczywistość. Precyzja przede wszystkim i dokładność. Naprawdę tu trzeba się skupić na swojej pracy, bo każdy błąd, wiadomo, z czym to się może skończyć.
wybuchowa profesja i mocny akcent na koniec programu. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.